Cześć dzieci! Mam dla Was kilka zagadek z takiej bardzo starej książki, która ma tyle samo lat co ja. Po podwórku zwykle chodzi, małe dziadki z sobą wodzi. Czasem nóżką coś wygrzebie i dla dzieci, i dla siebie. No, ciekawe, czy Wam się uda. Mam następną. Nie widać go wcale, a wszystko poruszy. Zgina małe drzewa i zrywa kapelusze. To jest moja ulubiona. Co to za doktor skrzydlaty, który bez żadnej zapłaty opukuje chore drzewa? Dobry on, chociaż nie śpiewa. Kto to jest? Bardzo lubię orzechy. Mam rude futerko, ogonkiem się przykrywam, jak małą kołderką. Myszek nie łowią, ptaków nie jedzą, te kotki szare, co na drzewie siedzą. Następna. Ta może być trudna. Może mi odpowiesz, nim 5 minut minie, które drzewa iglaste tracą igły w zimie? O! Czasem jestem biała, czasem bura. Słonko chętnie zakrywam, nazywam się... Co by tu jeszcze? O! W dzień ich nie widzisz, a tylko nocą, jak srebrne świeczki w górze migocą. W dzień słoneczny jest zapomniany, a w niepogodę chodzi z nami. No i ostatnia. W stajni stoi, nóżką grzebie, nosi człowieka na grzbiecie. Co to za zwierzę? Zgadnij, dziecię. Mam nadzieję, że znajdziecie odpowiedzi na te zagadki. Jeżeli tak, to proszę Was, żebyście narysowali wszystkie odpowiedzi i wysłali nam w komentarzach.